Royal maluje swój świat. Znów pomaluje życie, nie twarz. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak. Ja się, słuchajcie, tak śmieję, bo nie mogę się patrzeć w ogóle na dół, bo na dole tutaj na swoim komputerze mam Anię z jej psem i ona tak do tej muzyki naszej tutaj Life No Makeup, a poza tym jest już czuję tę energię, że jest po prostu chodzącą radością życia, wdzięcznością, życzliwością, więc ja już w ogóle wpadłam jak śliwka w kompot. Zresztą tutaj Hope napisała nam chyba po północy, wiedząc, że już Ania będzie dzisiaj gościem. Ania to piękny człowiek o pięknym sercu i duszy, i człowiek się nie czyta, tylko przytula. Boże, jak ładnie powiedziałaś, nie nazwałabym tego lepiej. Gosia, szykuj się na wzrusz. No właśnie, no. Zanim wejdzie, to się wzruszę. Ale to prawda, jestem zdumiona w ogóle, słuchajcie, bo ja ani książek nie znałam wcześniej i zaczęłam się odgrzebywać w ogóle, zresztą za chwilę o tym powiem, ale jestem po prostu w szoku, że jak mogłam nie wiedzieć, jak mogłam nie znać, jak mogłam nie czytać, a to jest, to się przytula właśnie, nie? I to przytula ciebie też, to jest coś wspaniałego. Ale zanim do Ani przejdę, niech sobie posłucha naszych tutaj ogłoszeń parafialnych. W ogóle dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście na kolejnej kawce. I powiem kilka rzeczy na początek. Tak, na początek zapytam was i wreszcie się temu przyjrzę, co dobrego zrobiliście wczoraj dla siebie. Bo ja tak rzucam pytanie, a potem przechodzę do kolejnego wątku i tak was zostawiam trochę w pół słowa. I teraz o Ani. Grzywka, super. Bardzo dziękuję. Co dobrego zrobicie dla siebie, to ja wam powiem, co zrobiłam dobrego. Właśnie poszłam wczoraj do mojej Kamili na Gocław i słuchajcie, chciałam obciąć włosy i mówię, że mi się kruszą, ona mówi, dobra, to ja ci zrobię grzywkę, a ja grzywki nie miałam, ja nie wiem, czy kiedykolwiek miałam grzywkę, chyba w podstawówce, kiedy ze świętym Mikołajem stałam do zdjęcia, to miałam grzywkę, zresztą zawsze mi się wydawało, że nie mogę mieć grzywki, bo mam za pociągłą buzię, a ona mi zrobiła grzywkę, jaka zadowolona szłam, bo ja marzyłam o grzywce, że można, każdy pewnie może mieć grzywkę, tylko zależy jaką, no. I tak o mnie. W każdym razie ten, ucieszyłam się, że to jakaś zmiana, także dzięki, chwaliłam się wam, więc wiem. Co zrobiliście, kochani? Byliście na Zumbie, mojej kochanej, byliście z psem na spacerze, Ania też trzyma na ręku psa, więc dzisiaj będą też psy bohaterami naszego spotkania. Byłam na cyklingu, tak się czyta? Jakbyś Monika napisała, co robiłaś w ramach tego, bo nie wiem. Ktoś był na siłowni. Czy odzyskałam torbę z banku? Tak. Daniel mi przywiózł, jak byłam u dentysty. Odzyskałam torbę, odzyskałam telefon. Poszłam obciąć grzywkę. Potem byłam umówiona u mojego lekarza. Miałam się robić medycynę estetyczną, ale mój lekarz ugrzązł na lotnisku. A potem poszłam, tak jak wam mówiłam, do klubu komediowego na 5 wymiarów osobowości i spotkałam ludzi z kawki. Pozdrawiam dziewczyny. I byłam na Teatrze Improwizacji. Zresztą polecam wam klub komediowy i polecam wam Abowo. To są dwa takie moje ukochane teatry improwizacji. Ja strasznie lubię w ogóle teatr improwizacji, bo teatr improwizacji ma coś takiego, że to może być tak znakomite, że cię brzuch boli. Inteligentne jednocześnie, bo oni po prostu nie mają scenariusza. Oni po prostu improwizują na środku. Podrzucasz im temat, na przykład, nie wiem, zły szef, dobry pracownik, bo tu akurat było w ramach pracy w korporacji. I oni to improwizują i to może być bardzo, bardzo dobre, tak śmieszne strasznie. A czasami jak są gorsze dni albo nie ma między nimi flow, to może być gorzej, chociaż rzadko, bo to są fajni aktorzy, ale teatr improwizacji jest nie do powtórzenia w ogóle i jest najinteligentniejszym moim zdaniem teatrem, no dlatego, że tam się pracuje właśnie na tu i teraz, na tekście, na energii, na ich zespołowej pracy i oni robią naprawdę cuda, właściwie bym powiedziała, na tej scenie, bo dzisiaj będzie o książce też o cudach. Ale polecam wam, żeby chociaż raz pójść na taki teatr improwizacji, bo to jest zupełnie coś innego niż teatr.
Dobra, ktoś był fizjoterapeuty, ja siedzę w samochodzie z córką, czekamy na jej autobus, tańce w kręgu kobiet, masaż, mamy tu do wyboru do koloru, pięknie wyglądasz, Gosiu, przeczytam, dziękuję. oglądałam zaległe ubrania, dojechałam zdrowo do Warszawy, Nordic Walking, trening, bardzo się cieszę, dobrze, umówiłam się na wizytę do profesor Dębskiej, która była tu gościem, bardzo się cieszę, to bardzo ważne. Ktoś z psem, ktoś nie z psem, ktoś na high heels. Bardzo dobrze, robimy tu dobre rzeczy dla siebie, jeżeli tu ktoś jest pierwszy raz, bo pewnie są osoby, które są od Ani osoby, to was witam. My mamy codziennie kawkę o 8.15, zapraszamy, staramy się zapraszać bardzo fajnych gości. Ania jest takim gościem, na którego czekałam też, bo tam raz mi się niestety musiałam przełożyć ze względu na wyjazd i w ostatniej chwili tutaj zawiodły okoliczności, ale spotykamy się o 8.15, rozmawiamy właśnie o rozwoju osobistym, o psychologii, o duchowości, zapraszamy takich ekspertów, którzy jakby gdzieś poruszają się w tej materii. I ostatnia, dwie moje jeszcze rzeczy dla was, zanim przepraszam was, że przytrzymam was jeszcze chwilę. Pierwsza jest taka, że wczoraj wpadł mój nowy podcast, was zachęcam do obejrzenia, Basi Kurdej Szatań bez makijażu i bez tak zwanego życiowego make-upu. W szczerej rozmowie bardzo, Basia cudna w ogóle, więc jeśli macie ochotę posłuchać nie tylko o Straży Granicznej, bo o tym właściwie prawie w ogóle nie rozmawiałyśmy, bardziej o tym hejcie i o tym wszystkim, co się wydarzyło, o jej związku, o niej samej, to was zachęcam, bo to jest nowa, inna Basia trochę, moimi oczami, Basia moimi oczami, więc Life No Makeup wskoczył wczoraj już na YouTube'a. I ostatnia rzecz, jeśli macie ochotę, to was dzisiaj zapraszam, o 20 jest, robię live'a, właściwie mnie zaprosił Filip Cembala, którego jak wiecie uwielbiam i followuję. Jej mnie rozśmiesza strasznie i mnie wzrusza i to jest jego live poczuwalnia się nazywa. Filip, to jakby to spotkanie polega na tym, że zadajemy sobie wzajemnie po 5 pytań podobno, więc ja się szykuję z pytaniami do Filipa, Filip będzie zadawał pytania mi i to jest na Facebooku, Instagramie, ale pewnie się podłączymy z moim Facebookiem i Instagramem, więc pewnie u mnie na Facebooku i na Instagramie będziecie mogli o 20, Daniel tego jeszcze nie wie, Daniel już wiesz, będzie dzisiaj live z Filipem Cembalą, tak, Filip jest totalnie cudowny, więc myślę, że to będzie fajne spotkanie. To was zapraszam, jakbyście nie mieli co robić o 20. A dzisiaj słuchajcie, Ania Niemczynow, moje odkrycie, odkrycie tej zimy, bym powiedziała, albo tej jesieni jeszcze, akurat z książką, którą przeczytałam, Ciche cuda, z zachwytu nad życiem, w ogóle jak zobaczyłam tytuł, to ja po prostu tak zarezonowałam, od razu pomyślałam sobie, to jest tytuł mojej książki, przecież ja jestem zachwycona życiem, dlaczego ona mi zabrała mi ten tytuł, kim ona jest, ta dziewczyna, taka ładna jeszcze, na pewno nie umie pisać dobrze, i tak dalej, i tak dalej. Włączyłam wszystkie mechanizmy obronne, na szczęście po wieloletniej terapii tylko na chwilę i zaczęłam czytać, zwłaszcza, że to jest właśnie w wydawnictwie, które też lubię, w wydawnictwie Luna i no i słuchajcie, wpadłam jak śliwka w kompot, zresztą mam pozaznaczane różne fragmenty, nie wiem czy uda mi się odczytać, ale zanim Anię wpuszczę, to wam odczytam, chociaż właściwie jak się zastanawiałam, kurde, bo to nie jest tylko do końca beletrystyka, to nie jest tylko obyczajowa książka, to właściwie każdy rozdział jest też takim, nie lubię słowa poradnik, ale też jest poradnikiem psychologicznym, jest inspiracyjny, jest właściwie psychologią, psychologią z duchowością, jest naszą kawką właściwie, każdy rozdział. I po prostu byłam no, oczarowana, no, bo jakby, zobaczcie, o życiowych nauczycielach część pierwsza akcja typu, o torba typu jamnik, ha, przypadek nie sądzę. Warto wypatrywać dobra we wszystkim, nawet w codziennych smutkach. I no, każdy rozdział nawet o obraniu wszystkiego jak leci, każdy rozdział o poddawaniu się i uznaniu, że nie mamy na wszystko wpływ, właściwie każdy rozdział jest takim rozdziałem też, bym powiedziała, psychologicznym, a zaczyna się, przeczytam wam fragment, już ci mówię, dobra. Nie ma w tobie wskazy, oznacza, że bez względu na wszystko jest w tobie niezmierzalny ogrom dobra. Cichego dobra. Dobra, które nie wrzeszczy jak głodne dziecko domagające się o uwagę. Nie ma w tobie skazy, oznacza, że jeśli tu jesteś, mam na myśli życie, to jest w tym sens. I nie piszę tego dlatego, że naczytałam się poradników i nauczyłam się, co mówić ludziom, aby poczuli się lepiej. Jest sens w twoim istnieniu, jesteś tu potrzebna i potrzebny.
Nie ma w tobie skazy oznacza, że mimo niedoskonałości, jakie w sobie dostrzegasz, jesteś cudem nad cudami. Kimś, kto został powołany na ten świat celowo i z konkretnym zamiarem. Ktoś powie, ale jaka celowość, jaki zamiar, co za bzdury, nie jestem cudem. Otóż jesteś cudem. Gdybyś nim nie była, nie byłoby ciebie tutaj. Nikt by cię na ten świat nie przywołał. To przecież proste. Nie ma w tobie skazy, jest w tobie miłość. Być może uśpiona i nieświadoma, że może się rozlać na wszystko dookoła, uzdrawiając to, co wymaga uzdrowienia. To ona sprawi, że spojrzysz na wyzwania śmielej, odważniej i z większą pewnością w siebie. To, na czym się koncentrujesz, staje się twoją codziennością. Smutki i ból będą w twoim życiu i na starcie wolę ci powiedzieć, że po lekturze tej książki one nie znikną. Ale jeśli przyjmiesz, że nie ma w tobie skazy, bo jesteś cudem, wówczas wszystko się zmieni. To akurat obiecać mogę. Wbrew pozorom wcale nie jest trudno zachwycić się życiem. Aniu? Aniu, to ty to napisałaś? Proszę bardzo. Zapraszam cię oczywiście tu do nas. Ciche cuda. I cichym cudem jesteś. Cichym cudem jest książka. Czułam się bardzo. Ja wiem, że ja to napisałam, ale inaczej jest, jak ja to czytam, a inaczej to przeczytałaś, Gosiu, naprawdę. Jestem ja bardzo. Ja ci obiecuję, bo ja przesłałam od miesiąca, ale czytałam tutaj moim ukochanym Kawkowiczom i wszystkim, czytałam wiersze wieczorami. Ja przeczytałam fragment twojej książki któregoś wieczoru, wybiorę sobie najlepszy, więc obiecuję ci, bo muszę wrócić do tego, bo nawet piszą do mnie ludzie, żebym z powrotem czytała im fragmenty, bo chciałam ludzi zarazić poezją, miłością moją do poezji, ale też miłością do tej książki. To jest Ania, wspaniała książka w ogóle. Naprawdę mówię wam, ja wiem, że ja się często zachwycam, ja mam taką umiejętność też zachwycania się i często mówię z taką egzaltacją, euforią w ogóle, no ale staram się zapraszać i przywoływać tu ludzi i rzeczy, które mnie zachwycają. Natomiast ta książka jest zachwycająca w ogóle. I ja, wiesz, naprawdę. Ale słuchajcie, bo niewiarygodne jest to, że czasami jest tak, że ktoś ma wspaniałą historię. Jest wielu takich dziennikarzy, można powiedzieć pisarzy, którzy potrafią opowiadać historię. I ta historia sama w sobie, ona jest, niesie ze sobą sens, inspirację, jakąś myśl. I nie trzeba dopisywać do tego żadnych wskazówek czy porad. Albo jest tak, że ktoś nie bardzo umie opowiadać historię, ale jednocześnie potrafi fajnie edukować, opowiadać, nie? Jakby pisać tą część taką, bym powiedziała, bardziej poradniczą. A ty właśnie łączysz te dwie części, to znaczy niesamowicie potrafisz opowiadać historię, mało tego, opowiadasz je o sobie z taką totalną autentycznością i z totalną w ogóle szczerością, taką szczerością brutalną, bym powiedziała, bo nie ukrywasz niczego tego trudnego, jesteś wobec siebie krytyczna, ja wam teraz spoileruję, nie? Ale nie mówię wam, o co chodzi. Ale to jest wiele bardzo trudnych historii twojego życia. To w ogóle niewiarygodne jest w ogóle, że ty to wszystko przeszłaś. Ja ten fragment, w którym ty jesteś tą mamą na siłowni, z tymi treningami, z tym występem, który ci się nie uda, z tym 7 etetami, że ty 6 godzin śpisz tylko. Rozumiesz, żeby sobie z jednej strony, żeby przetrwać z tym dzieckiem, a żeby sobie udowodnić w ogóle, tak poza przede wszystkim pewnie. Jest w ogóle, nie, ja po prostu, ja mi dech zaparło. I pięknie opowiadasz historię, a jednocześnie wysnuwasz z nich coś, co mogłoby być właściwie równolegle poradnikiem, moim zdaniem, taką Natalią de Barbaro, czułą przewodniczką, nie? Bo to jest jakby druga część tej książki. Dlatego mówię wam, ja nie mam zapłacone za to, żebyście wiedzieli, to jest... Dziękuję, naprawdę, bo ja Natalię też czytałam i uwielbiam tę książkę, więc porównanie takie mnie to jest... No. Ale tak jest, wiesz, tak jakby naprawdę mam takie poczucie, że wiesz, to co ty robisz, jakie wysnuwasz dobro z tego na koniec, taką inspirację dla ludzi, nie? To jest wiele takich rzeczy, żeby siebie nie krzywdzić, żeby innych nie krzywdzić, żeby się nie poddawać, żeby nie dać sobie wmówić, tak jak opowiadasz tą historię, już ci oddaję głos, ale Ania, jesteś pisarką, kiedy ci się podcina skrzydła, jaką ty pisarką, ile tych książek musiałaś napisać, żeby zostać pisarką, a tak w ogóle, kiedy napisałaś te książki? Słuchajcie, ja teraz mam do nadrobienia, uwaga, w maratonie życia, maleńka, sen na pogodne dni, którędy do raju, uśpione namiętności, bluszcz, jeszcze w zielone gramy, ciche cuda, ja sobie, słuchajcie, wczoraj wieczorem zamówiłam wszystkie.
Te następne. No bo już są jeszcze takie, które już zeszły, że tak powiem, z anteny, tak. Ich nie można dostać, ale tak jak powiedziałaś, no mam wspaniałego wydawcę, wydawnictwo Luna i powolutku powołujemy do życia te stare tytuły, bo to jest zadziwiające, bo ja w zasadzie od lat robię to samo, od lat jakby no piszę, staram się rozwijać, robić to, co robię najuczciwie, jak to tylko możliwe, a jednak dopiero ciche cuda, że tak powiem, tak zapaliły i wywołały takie zainteresowanie moją pracą. I ja jestem taka trochę też zdumiona, że tyle lat robiłam to samo i był odzew, ale nie aż taki. Także nie, to wiesz, to jest też tak, to jest niesamowite, bo czasem to ja się z tobą zgadzam, bo ja tyle lat byłam w mediach i nigdy nie zrobiłam czegoś tak, co jest tą kawką, nie? Że ja wchodzę gdzieś i ludzie mówią, ja jestem z kawki, ale to są twoje. Ja nie wiem, co się wydarzyło i tak samo to jest ta książka twoja w ogóle, wiesz, też nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, muszę przeczytać książki poprzednie. Może to jest ten moment, kiedy wiesz, to jest jakby ty jesteś kobietą, z którą my się utożsamiamy, nie? Bo tam są różne rzeczy, twoje przeżycia, twoje rozpad małżeństwa, twoja bieda, twoja walka o twoje dziecko, twoje błędy, twoje bycie w szpitalu psychiatrycznym, twoja historia trudna. Ja myślę, że każda tu kobieta, która jest, ona gdzieś na tej drodze się z tobą spotkała w tej historii, a jednocześnie twoja wrażliwość, twoja taka psychologiczna intuicja, rozwój duchowy, jakby rozumiesz, no, czy to dajesz nam tutaj pełnię po prostu przeżywania, nie? Z tobą tej drogi. Ale zaczęłabym od początku, bo nie wszyscy czytali, słuchajcie. Ania, ty nie zawsze byłaś pisarką. Właściwie. Nie. I kim ja nie była? Właśnie, ja sobie tutaj spoileruję, ale ty opowiedz w ogóle, skąd ty przyszłaś do nas? Ja robiłam tyle rzeczy w swoim życiu. Nie wiem, czego nie robiłam. No, znalazłoby się parę takich historii, których się nie tknęłam. Natomiast no, ja zaczynałam swoją drogę. Wydawało mi się, że będę związana z muzyką. I marzyłam bardzo o tym, aby pójść do szkoły muzycznej. Taką też skończyłam w Stargardzie Szczecińskim. Śpiewałam poezję śpiewaną. Też wspominam w Cichych Cudach o tym. Później sprzedawałam stroje kąpielowe, sprzedawałam ziemniaki, biżuterię, no cały wachlarz. Byłam trenerem fitness gdzieś tam po drodze, bo to wyniknęło z moich kompleksów. Bardzo chciałam schudnąć, bardzo chciałam pokazać, że ja też mogę. To było dla mnie takie ważne, wygląd zewnętrzny był dla mnie bardzo, bardzo ważny. I co ja jeszcze robiłam? No i ten fitness, w Urzędzie Miasta pracowałam, skończyłam pedagogikę, skończyłam politologię. Liznęłam hotelarstwa, ojej, no i Wydział Prawa też tam zahaczyłam, skończyłam, na trój, ale mam dyplom. Także w tym urzędzie, to ty wychodziłaś stamtąd, przebierałaś się w strój fitness, tak. Szłaś, ponieważ ty musiałaś zarobić na życie swojego synka, ty nie miałaś co jeść, tam były czasy, kiedy ty oddawałaś... To nie jest tak, że ja nie miałam co jeść, ja zawsze miałam, ja jakoś takie było w moim życiu, że nawet jak było mało pieniędzy, to ja zawsze je miałam. Mi nigdy nie brakło na chleb. Nigdy. Jakoś wychodzę z założenia, że skoro mam dwie ręce, mam głowę na karku, to nie będę siedziała bezczynnie i dlatego, że ja zostałam mamą samotnie wychowującą dziecko, załamywała rąk i teraz się użalała, oj, jaka to ja jestem zła i opuszczona. Ja dostałam tyle wzmocnienia od ludzi z zewnątrz wtedy, w tym czasie, że ja, mimo że ja pracowałam na praktycznie dwa etaty, bo na 7:30 szłam do urzędu, więc musiałam wstać o godzinie 5:00, żeby tam się poogarniać, zawieźć syna do przedszkola. Do 15:30 byłam w urzędzie, później niekiedy jeszcze w urzędzie, to już moje współpracowniczki i współpracownicy wiedzieli, że ja się przebieram w toalecie w Adidasy już z tych szpilek, żeby tylko nie tracić czasu, bo na 16:00 miałam zajęcia już na sali, na 16:00 albo na 17:00, jak na 17:00 to luz, to sobie mogłam się przebrać później, ale jak na 16:00 to ja miałam pół godziny, żeby pojechać do syna i się modliłam, żeby tylko nie było korków, żeby nikt później na mnie nie czekał. Więc i tam byłam niekiedy do 22:00, ale jakich ja spotkałam wtedy ludzi, koleżanki, które zajmowały się moim Remikiem. On był takim dzieckiem ludu, ja go tak nawet do dziś nazywam, dlatego być może on sobie tak radzi, bo on tak się ciągle ze mną
tułał po tym świecie. Ja go zawsze tak pod pachą nosiłam. On w ogóle był tak bezproblemowy. Ja prowadziłam fitness, on brał step, gdzieś tam w rogu sali się bawił. Ja prowadziłam aqua aerobik, to moi koledzy, ratownicy brali go na drugą stronę basenu i on tam sobie nurkował. Do recepcji go ludzie brali. Miałam kolegę, który był trenerem kotwicy Kołobrzeg, to brał mojego syna, grał z nim w piłkę. I mi tak pomagali ludzie, że ja nie mogę powiedzieć, że ja byłam biedna. Ja naprawdę miałam wszystko. I pracowałam po prostu, no ciężko było, doprowadziłam swój organizm do ruiny, no bo to branie ze zdrowia jest zawsze na kredyt, zawsze jest na kredyt. Biorę, ale potem trzeba oddać, nie? I jak już się tak wykoleiłam, jak już były te krwotoki z nosa i tak dalej, to już, znaczy ja się też wykoleiłam, bo mogłam się wykoleić, bo póki my mamy takie spięcie w sobie i wiemy, że musimy, to po prostu idziemy. Tak jest moje zdanie, że tak są skonstruowani ludzie. Ale potem poznałam mojego męża, już mi trochę zaczął pomagać i takie niunianie już było nad sobą, się samej nad sobą i tak to poszło. Tak, tylko że równolegle jakby z tym wszystkim, mimo wszystko to teraz łagodzisz to, bo to naprawdę była charuwa twoja i naprawdę jestem pełna podziwu w ogóle, ile ty rzeczy robiłaś, wiesz, bez wytchnienia tak naprawdę. Tak. Pytanie też, czy żeby zadbać o wasz byt, czy też żeby wypełnić tę wewnętrzną pustkę, która gdzieś tam też wyziera stamtąd, to jakby strasznie mi bliska jest ta część, w której ja też byłam i pewnie część osób słuchających była, takiego, wiesz, braku granic, takiego jakby łaknienia przyzwolenia od innych, aprobaty, tych oklasków malutkich, żeby tą Anię nakarmić, Gosię nakarmić, Martę nakarmić. Ten moment, kiedy ty mówisz właśnie, kiedy jesteś tą instruktorką i tam masz zatańczyć i ta szefowa i to wszystko i ty nagle jakby jakiś przełom następuje, nie? Ty postanawiasz zawalczyć o Anię, nie? Jakby dla mnie to jest, wiesz, to jest też historia każdej z nas, że jednak tam była taka droga twoja wewnętrzna niesamowita, która się równolegle działa. Tak, tak było. Jakby ja byłam bardzo zakompleksiona. No pochodzę z takiego, a nie innego domu. Jakby nie przestałam to w końcu ukrywać. Był czas, że się tego bardzo wstydziłam i sama przed sobą wypierałam to, skąd jestem, jakby wybielałam, pudrowałam moją przeszłość takimi właśnie pięknymi nakładkami. Ale tak nie jest w życiu, tak? To na Facebooku mamy tylko chwilę, na Instagramie mamy tylko chwilę i ktoś sobie tam wejdzie, na chwilę przeskroluje nasz profil i mu się wydaje, że to jest takie różowe. Tak po prostu w życiu nie jest. Wracając do tego, o co mnie zapytałaś, o co mnie zapytałaś? Pytałam cię o tą drogę wewnętrzną. Trochę o tej drodze wewnętrznej, która się równolegle właśnie działa. Tak, nie? Ja w ogóle zawsze byłam taka zadaniowa. Nie chciałam żyć tak jak moi rodzice, więc ja sobie stworzyłam plan w mojej głowie, jak ja będę żyła. I to jest najgorsze, co możemy zrobić. Jak już sobie wykroimy jakiś plan i później to możemy sobie tylko o sobie mówić, ale otoczenie jest otoczenie. Na bodźce zewnętrzne nie mamy wpływu. I to często one tak wciskają szpilki w ten nasz plan, że on się zaczyna rozpadać. A kiedy się rozpada, to my coraz bardziej zapadamy się w sobie. I tak było też ze mną. To mi się nie udało. No to kurde, no to kim ja jestem, nie? Co ja takiego osiągnęłam? No do kitu jestem. I jeszcze po drodze gdzieś tam rozpadło się małżeństwo, więc do kitu jestem, bo taka była mądrala. Tak mi się wydawało, że nie będę tworzyła takiego domu, jaki tworzą moi rodzice. Ja mój dom miał być przecież taki super, wypełniony miłością, zapachem chleba i tak dalej, a to wszystko legło w gruzach. Ta ilość kompleksów, jak ja na sobie nosiłam, że i wtedy naprawdę nie myślałam, że jestem cudem. No bo jak może być cudem ktoś, kto zaznał zdrady? Nazwijmy to po imieniu, kto się tak pogubił, że że wylądował po prostu w szpitalu psychiatrycznym, tak? To było wszystko w wyniku czegoś. No jak mogę być super, skoro w tym urzędzie też nie było tak kolorowo, jakby no, jak trzeba sobie powiedzieć jasno, jak się ciągnie pięć strok za ogon, to się nie wykonuje wszystkiego na 100%. I ta ilość kompleksów była tak duża, że po prostu tylko trzeba usiąść i zapłakać i powiedzieć, ja sobie nie dam rady sama. Panie Boże, nie dam sobie rady. Weź mi pomóż,
bo ja już po prostu nie wstanę z tych kolan, ja nie mam siły, żeby zrobić dziecku śniadanie, a wiem, że jak moje dziecko zostanie z moim mężem, to nie będzie kolorowo, bo to też jest pogubiony człowiek, bo oboje byliśmy bardzo, bardzo wtedy pogubieni i że ktoś musi się wziąć w garść. Mówię, daj mi Boże siłę, abym ja wstała z tych kolan i ja już rezygnuję z tych planów. Pal je po prostu w łeb, niech one sobie gdzieś tam znikną, kieruj mną, a ja będę pracować. Praca jest formą modlitwy, to jest, ja tak uważam. I po prostu wzięłam się jakoś w garść, tak, ale to nie jest tak, że ta, wiecie, że ja nagle z takiej poturbowanej nagle stałam się taką optymistką i w ogóle patrzącą z zachwytem nad życie. A właśnie a propos tytułu, to jest taki stary tytuł, mój blog się tak nazywa od wielu, wielu lat. Z zachwytu nad życiem, Anna Haniemczynow. A ciche cuda to są właśnie te cuda codzienności, na których ja się zaczęłam koncentrować pomalutku. To były małe kroczki. Zaczęłam od wdzięczności, o której też opowiadam w cudach. Od wdzięczności za takie drobiazgi, za to, że ja wstaję rano, że ja mam szklankę wody. Przecież mogłabym jej nie mieć, nie? No mogłabym jej nie mieć. Też masz. Właśnie. I to jest to dobro, że ja się budzę, że mam pościel ciepłą. Za takie rzeczy zaczęłam dziękować. Takie małe, drobne kroczki. Ktoś powie, ale tam... Ja kiedy pisałam o wdzięczności, to były czasy, że ona nie była modna i to czasami mnie uważano za wariatkę, ale ja uważam, że lepiej być szczęśliwym wariatem niż smutnym człowiekiem. A ten moment właśnie, kiedy tak oddałaś się Bogu, Twojemu Bogu, to co się wydarzyło wtedy dalej? Jak poczułaś to, że On Cię prowadzi, że podaje Ci rękę, nie? Że jakby kiedy się Mu oddałaś właściwie w tym... To jest tak, że... My ludzie, ja w ogóle nie chciałabym zamykać Boga w instytucji. Tak jak pięknie powiedziałaś, Twojemu Bogu. Każdy Boga widzi inaczej i każdy ma inną drogę do Boga. I jedno, co mogę powiedzieć na 100% z mojego doświadczenia, na 1000%, o tym jestem przekonana, bo rozmawiam z ludźmi bardzo, bardzo często, nie tak jak tego się otwarcie, tylko gdzieś tam za kulisami, przez moje social media mam wspaniałe czytelniczki, to jest to, że jeżeli my wykonamy jeden krok w kierunku Boga, jeden krok, w moim przypadku to było to właśnie padnięcie na kolana, na podłogę, pomóż mi, to On zasuwa do nas po prostu w 7-milowych butach. On do nas zasuwa i trzeba otworzyć głowę, taką czujność mieć w sobie na to, aby tego Boga umieć zauważyć w drobiazgach. I ja Go zaczęłam zauważać właśnie w koledze z basenu, który bierze mojego syna. Tak? Mój kolega mógł sobie mówić, że on jest niewierzący, ale ja widziałam czyny boskie poprzez tego człowieka. Widziałam go w oczach współpracowników swoich z Urzędu Miasta, którzy wiedzieli, że ja zasuwam na 2 etaty, bo przecież mogli się nie zgodzić, urzędnicy nie mogą pracować gdzieś tam, tak? Ktoś mógł powiedzieć, ty nie pójdziesz sobie tam, Harłukowicz, bo ja się wtedy tam tak nazywałam, pracować jeszcze gdzieś tam, bo może to być, może urzędnikowi nie wypada. Nie, mi pozwalano na to. Gdzieś tam po cichu dostałam jakąś premię od... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo to teraz, ale to już tyle lat minęło od ówczesnej. Teraz też nie jestem tak w temacie. Sekretarz miasta. Ktoś tam wcisnął mi 500 zł, bo wiedział, jak zasuwam bardzo. I to były te podszepty Boga, te ciche cuda w mojej wtedy, zdawałoby się, bardzo trudnej codzienności. I ja tak pomału, a potem podsunął mi w ogóle mojego męża, też niewierzącego notabene, tak? I jakby... Bóg jest w ludziach i ja widzę tego Boga w ludziach, nawet jeśli oni deklarują brak wiary. Każdy w coś wierzy. Jak wierzysz w przeznaczenie, to jesteś wierzący. Wierzysz w miłość, to jesteś wierzący. Nawet człowiek stojący nad przepaścią i chcący odebrać sobie życie, on wierzy, że on jemu się uda. Więc wszyscy jesteśmy tak naprawdę wierzący, tylko pytanie, w co wierzymy? Tak, i to jest, dlatego też powiedziałam Twojego Boga, bo też mam taką wersję z Boga, ale też tak sobie myślę, że właśnie powiedziałaś, oddałam to w rękę, wyciągnęłam rękę do Boga. Z drugiej strony, w Twojej książce, w ogóle w Twojej opowieści, różnych opowieściach jest bardzo dużo Twojej sprawczości. To znaczy, bo czasami jest, wyciągamy tą rękę i Boże, po prostu poprowadź nas, Boże, sprowadź, prawda? A Ty jednocześnie
po prostu to ty wyciągałaś cały czas te ręce, jakby spod powierzchni na powierzchnię, żeby wydobywać się z tych różnych kryzysów. Dużo było tej twojej siły w tym wszystkim. Skąd to jest takie powiedzenie, ono jest bardzo znane, że my się musimy modlić tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale działać tak, jakby zależało od nas. Bóg za nas nie wykona roboty, On nie wstanie za mnie rano do pracy, On nie wstanie za mnie rano po to, abym ja się pochyliła nad swoim rozwojem duchowym. To ja muszę tego chcieć. Jak będę spała do 12, wstanę, podłubię sobie w nosie, zrobię kawę, obejrzę serial na Netflixie, w moim życiu się nic nie zmieni. Ale jak ja podejmuję decyzję, Panie Boże, pomóż mi, ja będę robić. I to jest taka umowa. Umowa z Nim. Ja będę działać, Ty mnie wspieraj, Ty mi dawaj siły. Mi się nie chce wstawać o 5 czasami. Też bym wolała sobie poleżeć, ale wiem, po co wstaję. To jest cel wyższy. Ja wiem, że jak ja wstanę, jak ja poświęcę sobie czas, jak ja się skoncentruję na mądrej lekturze, która mnie wesprze, która mi doda tej energii życiowej, to ja potem będę lepszą matką, lepszą pisarką, lepszą w ogóle dla samej siebie osobą. I to jest to, że mamy się modlić, okej, ale nie zwalać odpowiedzialności na Pana Boga. To my jesteśmy tą siłą sprawczą. Dlatego tak często ludzie mówią, ojej, tak się modlę, modlę się i nic się nie dzieje. No dobra, co robisz, żeby się zadziało? I tak samo było z pisaniem książek u mnie. To też był taki dialog. W pewnym momencie, wiesz Gosiu, jak piszesz, piszesz, piszesz i piszesz i nie ma tego efektu, takiego, jaki ty sobie byś jakby wymyśliła, chciałabyś, żeby był. No bo każdy robi coś, bo chce jakby być, sam się poczuć bardziej dowartościowany, że robi coś wartościowego. I w pewnym momencie ja się zaczęłam zastanawiać, czy ja piszę dla poklasku, tak? Żeby coś uzyskać, czy ja piszę dla drugiego człowieka. I jak przyszło to taka autorefleksja, że ja przecież piszę dla ludzi, to mi to chramoli, jaki to będzie wynik, bo w gruncie rzeczy cały czas mam odzew od ludzi, może nie taki, jakbym chciała. I powiedziałam wtedy do Boga, słuchaj, jeśli to ma być tak, okej, ale wiesz, ja muszę kurde rachunki zapłacić, nie? Więc jeśli ty uważasz, że te książki to jednak nie to, to podsuń mi coś innego. Może ja powinnam, nie wiem, no kurczę, księgowości się zatrudnić, tak? Może to jest moja droga. Nie upierałam się przy tym. I wtedy no, napisałam Ciche cuda. Tu jest taka historia, że ty idziesz, domyślałam się, do wydawnictwa i mówisz, żebyś chciała jakoś inaczej napisać, a oni mówią, nie, ty w tej już byłaś zaszufladkowana też tak naprawdę. Tak. Byłam bardzo zaszufladkowana i to też wynika z poczucia własnej wartości. Czy ja na tyle wierzę w swoją robotę, żeby się nie zabezpieczać w swoim życiu na przyszłość? W modlitwie powszechnej mamy powiedziane, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, a nie na za rok, na za miesiąc, na za 5 lat. Więc skoro ja się modlę, daj mi dzisiaj, to muszę mieć w sobie zaufanie w to, że ja dzisiaj ten chleb dostanę. I od tego zaczęła się moja droga z zerwaniem z umowami na kilka tytułów. Bo to mnie szufladkowało. Było tu panie nogami, ja czułam niepewność, ale mówię, dobra, składam to w twoje ręce. Jeżeli będziesz chciał, żebym pisała, to będę pisała, jak nie, idę do Biedry, zatrudniam się na kasie i jestem królową życia. Tak? I będę tam robiła tą swoją robotę najlepiej, jak się da. Bo lubię panie z Biedronki, pozdrawiam. Także tak. Też lubię panie z Biedronki i z Żabki też lubię. Tak, z Żabki to już w ogóle jest petarda. Tak? I panie z Lidla, ja w ogóle bardzo lubię dyskonty, jestem królową dyskontu. Tak, i promocji. Ale widziałaś te półki takie, na przykład ostatnio byłam i na przykład włoska półka, nie? I dostajesz takie rzeczy, włoskie produkty. Ja kocham Włochy, w ogóle, no te akcje są petarda. Ja na tych akcjach żyłam w Niemczech, jak była polska półka. Wiesz, jak ja się na pierogi rzucałam, to nie miało nic wspólnego z naszymi pierogami, ale jak mieszkałam na emigracji i zobaczyć ogóry kiszone w Lidlu, to był taki szał. A co ty robiłaś na tej emigracji tam? Co ja robiłam? Nie? To,
No to teraz, kurczę, bardzo tęskniłam za Polską, to było numer jeden. No pisałam książki na tej emigracji, także no cały czas pisałam te książki i jakby, a ja chyba coś, mówiłam ci, ale wytrąciłam się przez te Lidle. Zobacz, Beatka, wspominałam wszystkie twoje książki. Dziękuję, dziękuję, Beatka, bardzo dziękuję, z całego serca. No, ale coś ci chciałam, Gosia, mądrego powiedzieć, ale też nie to nie było takie mądre, skoro zapomniałam. Rozmawiałyśmy o tym, że o Panu Bogu i właśnie o tej twojej sile, a jednocześnie... A ja wiem, o tym, żeby właśnie działać. Tak, żeby działać. Właśnie, żeby działać i jakby, a nie tylko czekać, jak aż coś nam spadnie z nieba. Ja całe życie działam. Wbrew pozorom jest tak, a właśnie wiem, o co mnie zapytałaś, że nie chciano cudów, nie? Tak, no bo... Właśnie, tak, nie chciano cudów. Tak, bo to o cudną książkę, bo ty nie powiedziałaś dosłownie o tym, jak tam, bo ja tu sobie zaznaczyłam ten fragment. Dokładnie chodziło o cuda, mam cuda też tutaj, także... No właśnie. Chodziło dokładnie o cuda, bo jak ja już tak się wymiksowałam z tych umów na trzy książki, tak, to ja sobie powiedziałam tak, no dobra, to ja sprawdzam. To ja sprawdzam, to jest takie trochę, wiesz, przekorne, bo to, my, to nie chodzi o to, żebyśmy my szli do Boga, ojej, daj mi to, daj mi to, daj mi to, ale żebyśmy my z Nim negocjowali, żebyśmy rozmawiali z Nim. I ciche cuda to jest takie sprawdzam. Ja napisałam tę książkę, nie mając na nią umowy. Nikt jej nie chciał, no bo jak ja powiedziałam, no wiesz, napiszę o Bogu. Nie? Gdzie? Kościoły się zamykają. W jakim Bogu ty będziesz pisać? Nie? I takie, gdzie nie poszłam? No dobra, no to napiszę coś innego. I gdzieś tam tego Boga przemycałam w tych moich powieściach. Ale nie tak nachalnie, ludzie idźcie się modlić. Tylko takie, to były wskazówki. Wtedy ja nie byłam znana z tego, że ja wierzę w Boga. No bo to no po co? Jakby to wiara jest dla mnie. To jest moja prawda. To jakby nie zależy na tym, aby się lansować na wierze. Absolutnie nie. Nie mam takiego w ogóle, takiej potrzeby. No i przyszły te cuda, ja je napisałam, wysłałam pierwszy taki skrypt, tą książkę, no i co? No i G.I. Joe, tak? No nie wydamy. Powiedzieliście, że nie wydadzą? Nie, nie, nie. Moja żona dziś. Że tego nie wydadzą? Że tego nie wydadzą? Przeczytaliście, ale... powiedzieli, że nie wydadzą tego? Tak, moja żona wydawnicza, wspaniała, Madzia Cylejewska, z którą tak się docierałyśmy długo, ale dzisiaj jesteśmy super związkiem, mówi do mnie, Ania, no nie, no wiesz, to kupią może twoje czytelniki. Magda jest wspaniała, ja też ją znam. Wspaniała jest ona. Nie wiem. No, miałam nawet w telefonie napisane Magda żona, jak ona do mnie dzwoni, to ja wiem, że ona. Ja tak, z nią chcę wydać właśnie. Z nią. Z co, co? Ja z nią chcę wydać książkę, mi jest nieważne, w którym ona jest w wydawnictwie, ja z nią chcę. Właśnie to bardzo dobrze, to ja wam życzę takiego związku, ale to wiesz, tylko to jest moja żona, żeby nie była zazdrosna, to musisz ją jakoś inaczej nazwać, nie wiem, na żeby dziewczyna. A ty też jest, a no, no, ja się, ja też chcę powiedzieć, ile miałaś mężów, ale ty też miałaś już, teraz masz drugiego męża. No. A ja miałam jednego. No, to jest ten drugi już nie oświadczył mąż, tam z ten, co tam... Jeszcze no dobrze, śmiesz, bo ty jesteś taka fajna. Słyszysz, a powiedz, ale to Magda ci powiedziała, nasza Magda ci powiedziała. Madzia mówi do mnie, Ania, no wiesz, no nie, no, to może to kupią twoje czytelniczki. I we mnie się zapalił wtedy ogień, jak o żadną książkę. Ja zaczęłam jej tłumaczyć, dlaczego to, jakby, wiesz, to ja widzę, że to nie pochodziło ze mnie. Co? Niesamowite, niesamowite, bo zaczęłyśmy od tego, zobacz, że to jest książka, która przełamała coś w ogóle. Tak. I teraz znowu, słuchajcie, bo to jest dla nas wszystkich, jak ty o siebie walczyłaś i o to, co wierzysz. O to właśnie, bo musimy być uczciwi w tym, co robimy, tacy właśnie transparentni. I jakby ja zaczęłam walczyć o tę książkę jak lew, jak ja walczyłam już o swoje książki, nie jeden raz. Każda moja książka to jest sukces, ale o tą, o ciche cuda, to takie przewalanie się na argumenty. To już była taka rozmowa, Magda mówi to, ja mówię to, ona to, ja to. I już w końcu jak mi zabrakło argumentów i Magda powiedziała, Ania, ale my mamy swoje statystyki. A ja mówię, wy macie statystyki, a ja mam moje cuda. Tak, ty to napisałaś właśnie. Tak, napisałam. I to jest właśnie to. I mówię,
trudno, nie chcesz, to nie. I ja wysłałam to i w takiej wściekłości, w takim nerwie mówię, Panie Boże, przecież kurczę, ja tej książki nie napisałam dla siebie, ja w Ciebie wierzę, ja znam drogę do Ciebie, ja wiem, jak to wygląda, ale to weź, mówię, kurczę, opanuj się tam na tej chmurze i zrób coś, bo ta książka musi wyjść. Jeśli ona nie wyjdzie, przecież ja tam piszę o Tobie, ja tam promuję Ciebie, ja jestem Twoim po prostu takim oddanym fanem, więc to nie jest dla mnie, ja Ciebie znam. I oddałam, i wiesz, że miałam w tym samym dniu jeszcze trzech wydawców. I trzech wydawców tego samego dnia się odezwało. I na drugi dzień wraca Magda. Ania, ja Cię przepraszam. Ja porozmawiałam z prezesem, z redaktor główną. My chcemy wydać tę książkę. My nie znamy Boga w taki sposób jak Ty, ale my chcemy się tego uczyć. I to mnie kupiło, że my się chcemy uczyć. Mimo, że miałam już naprawdę i tam się już była potem licytacja. Bóg tutaj nie jest nachalny w ogóle. Wiesz, ja nie jestem jakby katoliczką, nie? Jakby ja no. Dlatego powiedziałam Twojego Boga, nie? Ale jakby kompletnie mi to nie, wiesz, jakby w ogóle mi to nie narzuca niczego. Nie trzeszczy mi ten Pan Bóg. On jest bardzo uniwersalnym Bogiem dobra i miłości de facto. Więc jakby tutaj nie trzeba być chrześcijaninem, żeby czytać tę książkę. Tak, w ogóle nie trzeba być chrześcijaninem, żeby być przyzwoitym człowiekiem. Ja bym chciała, żeby to bardzo wybrzmiało, że czasami jest tak, że chrześcijanie, katolicy, tak, my tak bardzo się złościmy, że ktoś w Boga nie wierzy. Ja sobie myślę, kurczę, a jednocześnie się irytujemy, jak ktoś krytykuje naszą wiarę. To skoro ty chcesz, żeby ktoś ciebie szanował, to szanuj wszystkich, nie narzucaj nikomu, nie prostuj komuś dróg. Ja staram się tak żyć, że jeżeli ktoś mnie o Boga nie pyta, to ja, że tak powiem, morda w kubeł, tak? Jeżeli ktoś nie pyta na wprost o duchowość. Padły takie zarzuty pod moim adresem po wywiadzie u żurnalisty, że tam nie byłam sobą, ponieważ nie było na wprost o Panu Bogu. A czy mnie ktoś o tego Boga zapytał tam? Nie. Tam padło parę słów odnośnie wiary, ale takie bardzo to było wyważone. Jak Gosia mnie pyta, to ja się, wiesz, wygadam. Gosia nie jest żurnalistą, jest więcej różnic między nami niż podobnie. Tak, tak. I to jest wspaniałe. I właśnie akceptujmy się, że jak jesteśmy z ludźmi, to jest tak, jak jesteś między wrony, kraczek i one, tak? Także wiadomo, że musimy gdzieś bronić swojej prawdy. Jeżeli ktoś by mi powiedział, zaczął jakby próbować mnie zdeptać, to ja bym się zaczęła bronić. Ale jeżeli wszystko się odbywa na poziomie kultury, szacunku do drugiego człowieka, to jest wszystko okej. Okay. Nie trzeba być katolikiem, żeby być przyzwoitym człowiekiem. Absolutnie. Zaraz wrócę do Boga, bo jeszcze Boga nie wyczerpałam, ale bardzo ciekawe pytanie pana Macieja chyba, który od ciebie jest. Aniu, kto cię ubrał i uczesał, Aniu? Sama się ubrałam. Kurczę, ten warkocz to noszę od lat i sweter też. Wy myślicie, że ja mam sztab specjalistów za sobą, a w życiu, asystentka moja tutaj się wynurzyła. Sama się ubrałam, sama się uczesałam. Pan Maciej ma coś na, że to jest ten twój mąż, który sobie nikt przybrał i się pyta. Nie wiem. Nie, mój mąż pracuje. Raczej nas nie ogląda, później będzie oglądał. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Ja jeszcze, zanim zapytam cię o męża, to jeszcze to o Boga. No. Najpierw o Boga, a potem o męża. Ja tego Boga się chciałam dopytać, jakby, czy ty nigdy nie miałaś ochoty tego Boga opuścić? Albo czy... Kurczę, a Gosia, a codziennie mam takie pytania. Wiesz, czego ja się boję? Ja się boję ludzi, którzy do mnie podchodzą i mówią, Pani Aniu, bo jestem taka wierząca. I ja sobie myślę, ja Cię kręcę. Ja mam wiarę jak ziarnko gorczycy. Ja codziennie zadaję sobie pytania. To jest to, jakby na tym to polega, tak? Ale póki zadajesz sobie pytania, to jest super, bo gorzej jakbyś sobie już tych pytań nie zadawała. Człowiek ma takie, jesteś tam, czy cię nie ma. Ja już się tak nauczyłam zadawać pytania i prosić o odpowiedzi, a to trzeba zachować czujność i prosić o odpowiedzi właśnie przez ludzi. Pokaż mi, ja to już do takich się posuwam, wiesz, granic. Mówię, słuchaj, mam taki i taki kłopot. Daj mi odpowiedź przez mężczyznę. Ja teraz będę czujna, co mówią do mnie mężczyźni. Ale ja ci proszę, nie przez komentarze na fejsie, bo nie mam czasu tego czytać czasami, wszystkiego.
Postaw mi go w Lidlu, w Żabce, w Biedronce, gdziekolwiek, w kościele. Żeby ten człowiek do mnie przyszedł. I ja dostaję odpowiedzi. Często przez syna, przez męża, albo powiedz mi to przez kobietę. Jakby pokaż mi to, czy to co, albo też mam takie zawahania. Napisałam coś w książce, a później kurde, tak napisałam, to trzeba będzie ponieść konsekwencje, bo nic co rzucamy na jęzor, to nie zawiśnie w próżni. Gdzieś tam zostaniemy z tego prędzej czy później rozliczeni. I czasami coś napiszę, a potem siedzę. Mówię, kurde, poszło do druku. Mówię, co teraz? I mówię, daj mi odpowiedź, czy to jest okej? Okay? Czy ja nikogo nie obraziłam poprzez moje słowa? Ty wiesz, że ostatnio moją rzeczą jest kogoś obrazić. I ja dostaję od odpowiedzi. Ty jesteś moją odpowiedzią, Gosia, która mówisz o swoim Bogu i mówisz, ale mnie to nie razi, mnie to jakby nie kuje. I szapu Panu, dziękuję Ci Panie, jest moja odpowiedź. Więc jakby o to chodzi, żebyśmy my rozmawiali, żebyśmy my szukali, a nie tak, wiesz, wstajemy rano jak taka mucha, od szyby do szyby, w sumie nie wiem po co wstałam, nie wiem po co żyję, nie wiem czego chcę, modlę wiesz, się, ale mi ten Pan Bóg, ten katolicki Pan Bóg, on mi umyka wtedy, kiedy dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją w Strefie Gazy, kiedy wybucha wojna w Ukrainie, kiedy widzę dzieci ginące, kiedy widzę takie cierpienie, wiesz, najsłabszych, najbardziej bezbronnych. I wtedy się zastanawiam, jakby kogo Pan Bóg ma chronić w ogóle i jakby gdzie ten Pan Bóg, katolicki Pan Bóg jest, nie? Tak, a oglądałaś taki film. Umyka ten Pan Bóg wtedy. No, a czytałaś książkę, nawet ja o niej pisałam. Kurczę, teraz zapomniałam. Pisałam o tej, może pamiętasz ty, o książce, w której właśnie jest, zadaje autor to samo pytanie, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś w tym cierpieniu, Panie? Jak ja widzę to, gdzie auto, gdzie... Nie pamiętam. Gdzie... Boże, jak to się książka... Gdy widzisz, gdy była przy regale, to bym zaraz powiedziała. Nie pamiętam. Paul Young ją napisał, teraz autora kojarzę. No nieważne, może sobie przypomnę tytuł. W każdym razie wiem, o co tam chodziło, że dziecko otruło własnego ojca, bo widziało, jak bije mamę. Mhm. Tak? I jakby później Bóg wyświetla mu obraz. Chata, dziękuję. Powiedzieli ci tutaj ludzie. Tak, dziękuję z całego serca, kochani, bardzo, bardzo, bo to jest bardzo ważna książka i bardzo fajnie pokazuje to o co zapytałaś, Gosia, że i później Bóg jakby woła tego chłopca, który otruł swojego tatę i pokazuje mu historię swojego i jego taty, gdzie ten tata też był bity. My dostaliśmy wolną wolę. To jest coś wspaniałego, a jednocześnie przerażającego. Przerażającego, tak. Tak, bo z jednej strony mam tą wolność, że ja mogę robić co chcę, a z drugiej strony trzeba umieć umiejętnie korzystać z tej wolności. Mhm. I ludzie, my wszyscy jesteśmy turbosłabi, od tego zacznijmy i my się gubimy. I właśnie z tego gubienia się, z naszego, to nie wynika z woli Boga, ale z naszej woli, która jest tak jakby niekiedy rozbuchana poprzez ego, że my robimy takie złe rzeczy właśnie, że doprowadzamy do wojen, gdzie cierpią niewinni ludzie. I to nie ma w tym winy Boga. Nie ma w tym winy Boga, tylko to jest człowiek. Więc teraz każdy musiałby się pochylić nad sobą, jako człowiekiem, nad swoją wolną wolą. Co ja robię? Dlatego ja się tak otwarcie przyznaję do błędu. Z drugiej strony zwracamy się do Niego, nie? Mówimy, tak. Boże, pomóż mi, poprowadź. To dlaczego odbieramy ten sygnał, że On mnie prowadzi, a kiedy On powinien prowadzić tam w Strefie Gazy, tam powinien być ten Bóg, nie? Który prowadzi. Tak, ja nie znam pytań, odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie. Nawet Franciszek, nasz papież, tak, wspaniały, na pytanie dziecka, którego rodzice zginęli w tsunami, dlaczego? Odpowiedział, nie wiem. Więc dawajmy sobie też prawo do mówienia, nie wiem. Ja nie wiem, Gosia, ale wierzę. Ale wierzę i działam, i robię, i ufam, że nawet w każdej tragedii jest sens, co widzę na swoim przykładzie,
że wiesz, tak jak teraz mówisz, przyszłaś tyle trudnych rzeczy, a ja dziś, patrząc na swoje życie, tak długo w nim jestem, że ja sobie myślę, okej, no przeszłam, no być może to są trudne rzeczy, ale są ludzie, którzy przeszli gorsze. I jakby nie bądźmy jak takie pępki świata, że mój problem jest najważniejszy, że tylko ja. No nie tylko ty. Żyję sobie, wiesz, w ciepłym domku, rozmawiam sobie z tobą, a gdzieś tam ktoś cierpi, nie? I jakby ja dziękuję dziś za to, że ja sobie siedzę w tym ciepłym domku i rozmawiam i wspaniali czytelnicy i słuchacze nas słuchają. Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale wiem, że trzeba ufać, że trzeba w coś wierzyć, że trzeba czemuś się zawierzyć, czemuś się powierzyć, oddać, bo sami sobie nie damy rady, bo jesteśmy sami. Jesteśmy słabi. Jak próbujemy się koncentrować tylko na sobie, na tym ego, ja, to później wiesz, dochodzi do takich afer, bo nie jesteś w stanie zapanować nad wszystkim. No nie ma takiej możliwości. To jest ważne, co ty mówisz, że my nie wiemy i żeby szanować to nie wiemy, albo wręcz to nie wiemy jest w ogóle niesamowitą przestrzenią dla nas do poszukiwań, tak, do rozwoju. Ja się z tobą ugłaśniam, tylko słuchajcie, to nie jest tak, że ja nie wierzę w Boga, ja mam swojego Boga, Bóg jest miłością, tak. Bóg jest dobrym i nie znam odpowiedzi. Ja ugłaśniam te pytania, które są w nas też tak naprawdę. No, gdzieś zadajemy sobie za każdym razem to pytanie i zgadzam się, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny i właściwie nasza rozmowa, zobacz, no, ciekawsze jest to, co się dzieje, nie? Że książka jest inspiracją do rozmowy o Bogu, to właśnie do zadawania tych trudnych pytań tak naprawdę, do poruszenia tego pytania, samo poruszenie pytania w mojej głowie, gdzie jesteś Boże, prawda? Boże, w którego Ania wierzy, którego mi przywołuje swojego Boga ze spotkaniem z moim Bogiem, to jest właśnie piękno tej książki i piękno takich spotkań, że możemy o tym otwarcie rozmawiać i zastanawiać się wspólnie i nie wiedzieć, i nie znaleźć odpowiedzi, prawda? Albo znaleźć swoją odpowiedź. Każdy ma tu jest tysiąc swoich odpowiedzi, bo Bóg jest tak pojemnym, wiesz, pojemnym twórcą, że każdy nam opowie o tym Bogu inną historię, nie? A ja chciałam przejść do twojego męża właśnie, bo też... Ulubiony temat. Panie Boże. Którego męża, Gosiu? Też miałam się z tobą w tej drodze twojej, bardzo mi się podobało, o Jezu, to była taka szczerość po prostu, która jest mi tak kurde mol bliska, jak ty napisałeś, zaczęłam z wykrzyknikami, mnie to tak rozświeczyło strasznie, jak ty napisałaś, jak ty tego męża szukałaś, jak ty tego męża, o, zdałam do klasy, o, to jest zajebiste, miałam 12 lat, gdy poznałam pierwszego męża, biologicznego tatę, mojego syna Remika. Nie wierzyłam, nie wiedziałam, czego chcę od związku, bo w gruncie rzeczy, czego może wiedzieć 18-latka, po prostu pragnęłam miłości. Zdałam do klasy maturalnej i zdecydowałam, że zainwestuję czas i energię w zdobycie mojego przyszłego męża. Słyszę, że jak teraz o tym opowiadam, chciałam zdobywać miłość, rany, zrobiłam z uczucia jakiś szczyt, który od tak można osiągnąć i mieć go już na zawsze, odhaczyć z listy rzeczy do zrobienia. I to jest świetne, bo jakby wiesz, no my tę miłość, ten związek też tak wiesz, idealizujemy, w ogóle romantyczny ten, a ty przecież ja se poszłam zdobyć tego męża, bo ja miałam... Dyskotek, to się ubrałam, poszłam, poświęciłam energię, nie cierpię nocnych imprez, więc ten Mother Talking leciał, a ja wiedziałam, że ten tata mojego Remika to jest żołnierz zawodowy, więc wiesz, na tamte czasy, kiedy ja miałam 18 lat, on jeździł Seicento, to był gość, on przyjeżdżał do naszej miejscowości, do Wolina, każdy chodził na rynek patrzeć na to Seicento i ja sobie jakby, to nie to, że ja jestem blachara, nie? Żeby nie było. Ja nie znam się na markach samochodów. Ja nie lubię elementów blachary, bo ja niektóre rzeczy muszę przyznać, że jak srokło, serce mi drgało i ja bym też te paznokcie takie chciała mieć. Tak? Ale ładne masz. Takie właśnie bym chciała, na wakacje sobie czasem robię. A ja też szaleję na wakacjach, albo jak na pielgrzymki idę, to mam zawsze jakieś róże i tak dalej. Z tego, że w każdej z nas jest taka malutka cząstka tej blachowości, prawda? I próżności też, ja się tego w ogóle już nie wstydzę. I kiedyś mówiłam, miałam tylko 3 kietki w szafie, a później mówię, Ania, czy ty jesteś sobą uczciwa? Czy naprawdę masz te 3 kietki, bo tak czujesz, czy po prostu chcesz się pokazać przed kimś, że ty masz te 3 kietki?
no nie no, no kurde, lubię sukienki, kupię sobie parę. No i tak parę to wiesz, mam już całą szafę, nie? No lubię te sukienki i bardzo lubię, no a już w ogóle takie, wiesz, staroświeckie. Ania, to jest super, zaraz powiesz jeszcze o tej dyskotece, bo to jest dobre, ale ja też mam tak, że słuchajcie, ja sobie tak siebie wymyślam w różnych momentach, nie? I na przykład mam taki czas, kiedy sobie myślę, skończyłam już z tym. Skończyłam już z tymi ubraniami. Mnie to nie interesuje, jestem ponad to w ogóle. Nie reaguję, nie wydaję. Mam golfy czarne. Potrzebuję. Bycia. I ja wczoraj, jakbyś mnie zobaczyła w kolejce w Zarze, jakbyście mnie zobaczyli, bo przez ostatnie, jak odeszłam z telewizji, to uwierzyłam w siebie, nową siebie, która niczego nie potrzebuje, jest skromna, zobaczcie, wisior, czarno, ciemno i tak dalej. Ja wczoraj w tej Zarze wstałam za dyszki. Ja chciałam wszystko, rozumiesz? Jeszcze do mojej Klary, ma 17 Klara, a może byś chciała jednak takie perfumy, są tanie, za 45 zł, wanila, bo ja kupiłam sobie Belle Epoque, a chciałam te waniliowe też, nie? I waniliowe. Są dwa rodzaje spodni, szare i czarne, kupiłam sobie czarne, nie chciałabyś szarych? Ja też to robię. Wiesz, ja mam na drugie, mój mąż mówi do mnie, Anna, promocja potrzeba. Ale to jest o tym, że jakby wiesz, to można by głębiej, nie? Ale jakby ja się, ta blacha, to nie jest akurat blacha, nie? Ale wszystko jednak to nazwiemy, nie? Ona i tak cię przywołuje, mówi, hej, jest równowaga, nie musisz mieć zero, idź na 20, nie musisz mieć zero. Dobra, ale jesteśmy ludźmi, nie? Jakby, a już nie kobiety, to w ogóle, kurde, starzejemy się szybciej od facetów, zobacz, jakie to jest niesprawiedliwe, nie? Facet ma, mój mąż ma... nie szybciej, my się tak samo starzejemy, to inaczej, nie? Znaczy inaczej, tak, ale widzicie takie to pojęcie, że tak, no. U faceta zmarszczka jest ekstra, u faceta siwe włosy są ekstra. No tak. Jakby w takim społecznym, jakby wiesz, uścisku, to my mamy gorzej. Tak, a jakby no, lubię dobrze wyglądać, lubię o siebie dbać, lubię dbać o to, co dostałam i jakby, no lubię, no i nie będę oszukiwała, że nie lubię fajnych torebek, że wystarczy mi worek z płócienny. Też tak. Lubię worki płócienne, ale lubię też fajne torebki, fajne ubrania, buty. Wolę wydać więcej na jedną rzecz, taką wiesz, wiem, że ja będę to nosiła, niż sobie kupić właśnie trzy worki takiego. No ja jestem w tych workach właśnie, nie? Bo ja cały czas jestem przekłamanią pod tytułem nie kupię drogiej rzeczy, bo to jest drogie. Ja nie będę tego kupować. Gardzę kupowanie drugiej rzeczy. Ja kupię trzy worki. No, to powiem ci coś, co ci może pomóc. Ja sobie tak tłumaczę. Ania, nie stać cię na kupowanie tandety. Ja wiem, ja to znam. I w ogóle to przekonanie mnie, rozumiesz, ja od razu je odkłamuję. No. Nieprawda, to jest nieprawda, to jest racjonalizacja. I wiecie, co wam powiem? Powiem ci tylko jedną rzecz, nie mówiłam tego nikomu. Poszłam ostatnio na wizytę lekarską i zobaczyłam u pani przy recepcji, ja nie kupuję naprawdę, słuchajcie, drogich rzeczy. Po prostu ja dużo rzeczy, jak byłam w mediach, dostawałam tam kremy, jakieś tam ten coś. Więc ja się odzwyczaiłam od kupowania przynajmniej kosmetyków. I siedzę z tą panią w recepcji i czekam na tą wizytę i tak sobie z nią gadam, jak to ja tam zagaduję, ona mówi, ja mówię, a jakie ładne ten opakowanie tego kremu. Ona mówi, to są wspaniałe kremy. No i zaczyna, mówi, ja pani Małgosiu, tak jak pani, jestem rocznik 79, my tak, niech pani zobaczy, ja od roku nic w ogóle nie, zero, ja tylko na tym kremie z witaminą C. Nie potrzebuję, Ania, tego kremu. Mam kremy, mam jakieś tam, ja w ogóle nie zwracam, no, mam. Nie? Ona mówi, ale to jest z witaminą C, mam też z witaminą C, nie? Ale mówię, ale kupię. No i mówię, a który by mi pani poleciła? Już się czuję jak królowa, wiecie, którą by mi pani poleciła? Ona mówi, ten, mówi cenę. Ja już płacę, nie? Wypadłaś z kapci pewnie. Słuchajcie, ja spadłam i znowu wraca stara Gosia, która nie ma tej asertywności, nie? Ona nie chce powiedzieć, że ona nigdy w życiu nie kupiła takiego kremu. Więc mówię, dobrze, raz się żyje. Nie, ale nie to jest historia. Ja to kupuję i mam gulę w gardle. Ja jadę do domu i ja wiem, że ja nie wiem, co robię.
to w ogóle nie, w ogóle też nie warte to pewnie tego jest, bo aż tyle nie jest warte. Jadę no. I myślę, kurde, ja za te pieniądze mogłabym tyle i tyle, no pamiętam jakieś czasy jeszcze niedawne, różne czasy mojego życia, tak samo jak ty, może nie aż tyle, ale też, kiedy nie miałam na gaz, pożyczałam. I słuchajcie, i siedzę i przyjeżdżam do domu, idę coś tam posmarowałam się, tak kleił się, ani nie pachnie, ani nic, nie warte to, moim zdaniem nie warte. Idę na górę, mam gulę, cały czas o tym myślę, nikomu tego nie mówię, nie mogę się zwierzyć, że tyle wydałam, nie? I tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, zwracam jakoś tam, idę na jakiegoś live'a czy coś, wracam, patrzę, a to stoi bez wieczka, nie? I takie stoi skryte papierem. Ja mówię, Jurek, do mojego syna, co tu się wydarzyło? On mówi, no położyłeś ten krem, on spadł i się zbił. I ja tę resztkę, słuchajcie, taką przykryłam, taki zrobiłam wieczko i ja codziennie teraz wklepuję na maksa go, żeby go zużyć do końca, żeby on mnie nie wysechł, rozumiesz, bo przecież on kosztował tyle, ale taka śmieszna historia, wiecie, no. O takiej świadomości też, nie, w ogóle tak. Śmieszne tak. To było. Ania, przejdźmy z powrotem, pozwólmy jej mówić, dokładnie. Jeszcze zakręciłam. Komu nie opowiadam o tym filmie, ale wywołałaś we mnie tę historię. Ania, tak. Jesteś na tej dyskotece, stroisz się na tą dyskotekę do tego twojego tak. męża i przyszłego. Tak. I co się dzieje dalej? No i wiesz, i to jest takie totalne zaślepienie. Ja wiem, że jakby ja sobie w ogóle pomyślałam, że to będzie człowiek dla mnie, ponieważ ktoś, kto jest ogarnięty, ma stałą pracę, wojskowy, tak, więc wiadomo, wtedy były takie czasy, że wojskowi dostawali mieszkanie, więc ja już miałam za sobą wizję mieszkania, że razem z nim w pakiecie będę miała dach nad głową i tak dalej, to wszystko, że zamykasz oczy na to, co ty czujesz, na to, czego ty potrzebujesz. Samo to, że w ogóle ja tam polazłam, pokiego grzyba, skoro nie lubię dyskotek, zobacz, jakie to jest wyrzekanie się siebie, wyrzekanie sobie prawdy. Skoro idę na dyskotekę szukać faceta na dyskotece, to wiadomo, że spotykamy też podobnych ludzi w podobnych sytuacjach. W bibliotece bym nie spotkała takiego męża. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak spotkałam, tak? Nie wiem tego, ale tak sobie myślę, że wiadomo, że skoro... No idę do warzywniaka, to nie wyjdę z torebką, tak? Do sukienki. I jakby... No tak jest. I poszłam na tę dyskotekę, tańczę, tam się wyginam. Lubię tańczyć, ale nie po nocy. Później już tańczyliśmy razem. I tak krok po kroku. Nie zauważyłam, wiesz, zamknęłam oczy na to, że on jest pod wpływem alkoholu. Że jakby... No dziś, to ja nie chcę go absolutnie teraz tutaj stawiać w złym świetle, bo to jest fajny człowiek, tak, tata mojego syna, więc jednak coś dobrego, kokunia, chodź, coś dobrego zrobił, poszła, teraz się dobija, chce wyjść, coś dobrego zrobił, dużo dobrych rzeczy zrobił w moim życiu, ale to nie był człowiek dla mnie. Zrobił syna na przykład. Tak, i to jest największy dar, jaki ja wzięłam i później nawet też tam piszę, że I powiedziałam nawet to kiedyś, kiedy było to dzielenie majątku, to wszystko dzielenie na pół, niemalże cięcie dywanu nożyczkami, to tak już byłam tym zmęczona, że powiedziałam, że słuchaj, no weź co chcesz, ja wezmę tylko syna i tylko. I zobaczę, że wejdę na tym najlepiej. Gdzieś jakby nie byliśmy dla siebie. Ja uczyniłam z miłości właśnie jakąś taką górę do zdobycia, że ja że ja to zdobędę, będę miała, odfajkuję i już. I tak będziemy się żyli. Ten plan życia, o którym mówiłaś, nie? Ten piec, ten pachnący chlebem, dom, że ty miałaś tak. wizję, potrzebowałaś. Czasami tak jest, to jest historia o tym, że czasami tak jest, że to jest brzydko powiedziane, ale że ktoś staje się dla nas jakimś obiektem też, czymś, jakimś narzędziem do tego, żebyśmy my swój scenariusz realizowali w życiu, prawda? No, że to nie jest koniecznie ten człowiek, ale ten człowiek nam jest potrzebny do tego, żeby pewien scenariusz życia zrealizować, tak trochę było u ciebie. No tak to jest, jak oddajemy wszystko, jak dajemy sobie przyzwolenie na myślenie o tym, że to my mamy władzę nad wszystkim. Tak. Nie, jeżeli ja sobie nakreślę plan swojej drogi i będę tak uporczywie nim szła, to potem, właśnie to może być też odpowiedź na twoje pytanie z wcześniej, ja muszę w końcu strącać tych, co mi przeszkadzają. A jak strącać? Agresją.
złymi czynami. Nie każdy chce rozmawiać polubownie, jesteśmy różni. I jak zaczynasz strącać agresją, to stajesz się złym człowiekiem i wtedy ta twoja, jak nie uczymy się odpuszczania, tak? Jak właśnie wymyślimy sobie, że musi być tak, a nie inaczej i koniec. I ja taka byłam. Aż w końcu tak skruszało moje serce, tak dostałam po tyłku, że usiadłam i powiedziałam, dobra, to niech będzie może nie tak, jak ja chcę, ale pomóż mi, pokieruj mną, ja będę pracować. Właśnie tak jak cały czas powtarzam, praca jest formą modlitwy. Nie mówię o pracy czysto o zawodowej, ale o takiej pracy, wiesz, też nad sobą jako nad człowiekiem, nad rozwojem duchowości, nad pochyleniem się w ogóle, kim ja jestem, nad zajrzeniem sobie w oczy. Co tam jest, Ania, w tych twoich oczach, że ty w ogóle poszłaś na tę dyskotekę i tak bardzo ci zależało na tym konkretnie człowieku? Co tam takiego jest? Ja też nie byłam do końca uczciwa, więc tutaj nie obarczajmy mojego byłego męża za rozpad tego małżeństwa i tak dalej. No, nikt nie chciałby mieć żony w domu, która sobie z niego uczyniła takiego bożka, wiesz? Jakby no, czciłam go i chciałam, żeby on był na moją modłę. Ja sobie wsadziłam go w ramę i że on miał być taki. A on jest, ma wolną wolę, on jest człowiekiem, on nie może być taki, on jest inny. To jest tak, to jest bardzo mi bliskie, że my sobie tą osobę obsadzamy w tej roli, która nam jest potrzebna do współistnienia z tą rolą, do odgrywania własnej roli. W związku z tym, tak jak ty powiedziałeś, obsadziłaś go w roli bożka, ja też tak miałam w swoim małżeństwie, że jakby obsadziłam swojego męża, nie mówiąc mu, obsadzam cię mężu i teraz masz taką rolę wypełniać. On będzie wypełniał, bo on pasuje do roli, tylko my się zmieniamy. I nagle przychodzimy i mówimy, co to za rola w ogóle? Ja już nie chcę, to są moje granice. Nie chcę żyć z łóżkiem. Dlaczego ty masz takie ego? Ja jestem z narcyzem. Ale to przecież jest o nas. To myśmy obsadzili siebie w związku z tym. Tak, jak ja czasami słyszę, mój mąż jest taki. Wiadomo, pomijając takie skrajne sytuacje, gdzie naprawdę ja nie chcę nikogo oceniać, gdzie jakby wiążemy się niekiedy z psychopatami, z ludźmi, którzy potrzebują pomocy nawet i medycznej, ale kiedy jest taka, załóżmy, powiedzmy w miarę zdrowa, taka normalna relacja, gdzie jest tylko kłopot w komunikacji w dużej mierze, komunikacja to jest to, nie? Że taka komunia czy racja? Komunikacja, nie? I kiedy jest kłopot w tej komunikacji, to teraz trzeba się pochylić nad sobą. Dlaczego on ciągle robi to samo? Dlatego, że ja ciągle wysyłam mu te same bodźce, prowokuję go do tych samych odpowiedzi. A my kobiety mamy tak, że bardzo, bardzo często, czekaj, bo teraz się wytrąciłam z zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Coś mądrego, ale mi umknęło. Ale to jest ja myślałam teraz, też szłam swoją myślą właśnie, żeby to jeszcze wybrzmiało właśnie, że to jest ta nasza historia, nasze historie, twoja historia, to jest właśnie o tym, żeby sobie zadać pytanie, nie dlaczego on, tylko dlaczego ja go wybrałam, z jakich powodów ja go wybrałam, co to o mnie mówi, tak? Jakby, bo to zawsze jest to, co my wnosimy. Czego ja się mogę od tego człowieka nauczyć? Dlaczego w ogóle moje życie z nim wyglądało tak, a nie inaczej? Dlaczego teraz on jest z kobietą tak długo i sobie świetnie radzą? Jakby, jakie ja mogę wyciągnąć lekcje z tego na przyszłość dla mojego życia? Ja lekcje. Nie zwalajmy wszystkiego na naszych mężczyzn, tak? Jakby czasami trzeba też więcej rzeczy puszczać wolno. No to są też ludzie, to są normalni ludzie. I też to jest jedno, nie? Jaką ja lekcję z tego wynoszę, ale też ta lekcja też jest lekcją o motywacji do zawarcia tej relacji, do wejścia w tą, o tych motywach, które spowodowały, że w tę relację weszłam. A nawet jeśli nie jest o tym, to zobaczcie, to jest też o naszej zmianie, bo to jest tak, że ludzie idą razem, ale też osobno. I często jest tak, ja też w terapii tutaj z moimi pacjentami się spotykam, klientami, że ona idzie, ona, mówię ona, bo jest kobietami głównie, ale w ogóle kobiety idą, one idą w rozwój, prawda? One idą w terapię, one idą w ogóle do siebie, mają te potrzeby, może bardziej rozwinięte,
no jest też partner, który był z kimś, kto się nagle rozwija, wiesz, nagle ma, poszerza swoją samoświadomość, zmieniają mu się potrzeby, priorytety, myślenie o sobie i nagle on jest w tyle. I teraz tak pytanie, czy ja po niego pójdę i powiem mu, stary, żebyśmy się tu spotkali, to ty też musisz wykonać swoją robotę? Czy ja go tam zostawię, mówiąc o tym, nie, ale w ogóle jak to jest możliwe, że z kimś takim związałam, nie? I to jest, wiesz, no to też jest trochę takiej uczciwości własnej, żeby sobie powiedzieć, tak, myśmy się tu spotkali, to ja ci co innego powiedziałam. Ja byłam gdzieś indziej, tak, byłam kimś innym, powiedziałam ci, hej, to ja, chcesz ze mną wejść w relację, a ja dzisiaj jestem tu. I to jest też, mam prawo pójść, masz prawo pójść, tylko właśnie to, co ty, Aniu, mówisz, bez takiego mówienia o tym, nie, że on nie taki, nie śmaki, on zawiódł, to też, jakby to jest nasza część, nasz ból, nasze rozczarowanie i tak dalej, ale to jest kawał mnie. To ja tu wykonałam jakąś pracę. Coś ja tu zrobiłam też w tej relacji. Tak, bardzo ważną rzecz powiedziałaś, że ja się rozwijam, a ktoś zostaje. Tak było w relacji z moim obecnym mężem. Jakby ta potrzeba rozwoju mojego duchowego na każdej płaszczyźnie taka zawsze była we mnie tak ogromna i ja bardzo dużo czasu poświęcałam na to. A mój mąż, jako umysł ścisły, no nie miał takiej potrzeby. I potem zaczęły się zgrzyty, wiesz, ja nagle przychodzę, mówię, słuchaj, ja nie będę z tobą oglądała tego filmu, bo tam jest przemoc, ja nie chcę się tym karmić. A on chce i ma pretensje, że ja z nim nie chcę spędzać czasu. Tak? Ja tłumaczę, dlaczego tak jest. Ja nie będę z tobą medytował przecież, nie? Potem on się bardzo chce nagiąć, gdzieś tam są, no dobra, to pójdę z tobą na tą jogę, włączamy razem, wyginamy się, wytrzymał jeden dzień, nie? A później ja sobie zadaję pytanie, czy mi zależy na tym, aby on spełnił moje oczekiwania odnośnie rozwoju, czy aby on się faktycznie sam chciał rozwijać? I wiesz, i czasami jest dobre, kryzysy są bardzo dobre. Ja miałam taki kryzys w moim małżeństwie obecnym, gdzie już właśnie, gdzie się rozeszły te drogi, mój rozwój, moje potrzeby i mój mąż, tak się mocno rozjechały, że powiedziałam, my się musimy odseparować, bo jak my będziemy ciągle jak tak zawodnicy sumo w takim uścisku, wiesz, jak tu, ten to, to my po prostu zaraz się tutaj pozabijamy, jeden drugiego przywali i nie będzie drugie mogło oddychać. Ja wtedy wyjechałam, po prostu wyjechałam w podróż swojego życia z moim synem, tylko we dwójkę. I dopiero wtedy mój mąż, jak ja mu nie mówiłam ciągle, co on ma robić, bo to jest najgorsze, co my dziewczyny robimy, kobiety, panie kochane, mamy żony, kochanki. Nie. I tak stoimy, i tak biadolimy, i tata. I ten chłop nie ma czasu nawet pomyśleć, bo on ciągle ma instrukcję, co robić. Weźcie się z papu i wyjedź, nie? Ja, i wiecie co, to było bardzo dobre, bo ja wyjechałam z tym moim synem i ja tak... Wszystko tak ze mnie zeszło. Ta potrzeba prostowania mu dróg, to moje chcenie, żeby... Przecież ja chciałam dla jego dobra. Ale być może on ma inne pojęcie dobra. A czemu ty, Ania, mu narzucasz swoje? I sobie zadałam pytanie. Ty się od niego odczep. Być może on ma swojego Boga, wiesz, swoją drogę. On wierzy w coś innego. Czy ty chcesz poznać jego tak naprawdę, czy ty chcesz mu narzucić swoją wolę? I żeśmy się odseparowali i on wtedy poczuł silną potrzebę duchowości, zaczął się zastanawiać nad tym, to co ja do niego mówiłam, zaczęło w nim rezonować. Dopiero tak, wiecie, coś rzucone na taka zasiane ziarenko i ono dopiero miało szansę wzrastać, kiedy ja nie stałam nad nim z konewką ciągle, nie? I podlewałam. Także... Widzicie, to jest jedno to jest to właśnie zaprosić kogoś do tego, nie zmuszać go, zaprosić go do mojego świata, do mojej drogi, może chciałbyś skorzystać. Ktoś inny tu pisze ci, a może zostawić, niech idzie swoją drogą. Może tak być, niech idzie swoją drogą. Pytanie jest oczywiście, wiecie, o wartości, o proporcje, no bo ktoś można się kompletnie rozdzielić. Ale też z drugiej strony, dzięki Beata za ten komentarz, czy nie lepiej zaakceptować inność. Czasami też jest tak, że my kobiety mamy coś takiego, że my chcemy, żeby ten facet był do wszystkiego. Nie? A dlaczego on z nami tak nie pogada? A dlaczego on nam tych tajemnic życia nie rozwikła i śmierci, i życia, i Boga, i wszystkiego? Ja uważam, że cudownie jest móc być w wielu rzeczach razem, ale też po to mamy przyjaciółki, tak? Po to mamy Anię Niemczynow i jej książki. Mamy społeczność kobiet, które mogą nam dać
też w tych innych naszych potrzebach. Jeśli mam fajnego faceta i on jest wart, i on ma wartości, i o kurde, i mam z nim coś zbudowane, to czasem też moim zdaniem, już mówię wam jako po prostu osoba, która się rozwiodła i w ogóle nie jest przykładem żadnym w tej kwestii, ale myślę sobie z perspektywy czasu, że czasem trzeba też odpuścić, powiedzieć sobie, a ja sam mogę z tą przyjaciółką pogadać i do teatru pójść. Ale w sumie też jest zbudowane, nie? Z nim też mam coś zbudowane. Ale wszystko jest w szczegółach oczywiście i nie ma się co porównywać, nie? I jakby każda historia jest o czymś innym, Aniu, bo przecież ty te historie opowiadasz. Tak, każda historia jest o czymś innym, tak, w ogóle każda relacja jest inna, każdy związek jest inny, ale też bardzo ważnym jest, abyśmy my w relacji, moim zdaniem, nie mieli takiego, bo też można oczywiście, wiesz, powiedzieć, zaakceptuj tego męża, nie? Tego męża. No, nie zabił nikogo, nie kradnie, nie bije, nie pali, nie robi jakichś tam innych rzeczy, nie zdradza. Zaakceptuj go, on jest dobry. Ale w moim odczuciu to jest wychodzenie na zero. Czy to, że ja piszę książki, to jest jakby, to mnie stawia wyżej, że ja coś robię więcej? Nie, to jest, ja wykonuję swoją pracę. To jest wychodzenie na zero. I teraz trzeba wymagać od siebie i czasami troszeczkę tak pchnąć tę drugą osobę, aby ona zaczęła wymagać od siebie, bo wychodzenie na zero to jest taka zwykła przyzwoitość. A teraz jeżeli chcesz stworzyć coś wartościowego, dobrego, to daj coś od siebie więcej. Dla mnie pisanie książki nie kończy się na tym, że ja zamykam komputer i jest koniec. Tam są jeszcze, jest relacja z moim czytelnikiem, jest słuchanie go, jest zadawanie mu pytań, jest słuchanie odpowiedzi przede wszystkim. I to samo jest między mężem a żoną. Jeżeli, okej, możesz zaakceptować swojego męża, ale pytanie, czy naprawdę jesteś szczęśliwa? Jeśli jesteś szczęśliwa i akceptujesz to, że on właśnie wychodzi tylko na zero, że nie pije, nie pali, przynosi pensję i tak dalej, to ja się nie odzywam. Ale czy naprawdę jesteś szczęśliwa? Ja nie byłam. Ja mówię otwarcie. Ja nie byłam. Mój mąż zarabiał, nie pił, nie palił, nie zdradzał, a ja byłam turbo samotna. Mhm. Tak? To jest właśnie, wiesz, to jest dokładnie to, zobaczcie, że możemy to pociągnąć na tysiąc różnych, prawda, w różne strony. Z jednej strony, gdzie się możemy godzić i spotkać, tak, i zapraszać kogoś dalej do wspólnej drogi, kiedy powinniśmy się rozstać i pójść swoją drogą, bo jednak to, co ty mówisz, to zerowanie, czy to takie trwanie w tej relacji jest nie jest wystarczające, nie? Tak. A ja myślę, że w rzeczach najważniejszych musimy się spotkać i w rzeczach najważniejszych musimy kogoś zaprosić jednak do tej wspólnej drogi, prawda? Tak jak wartości muszą się zgadzać, tak te poziomy muszą, też trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś się super duchowo rozwija, wiesz, a ktoś tu kompletnie został. Fundamenty. Bo to się wartości zmieniają, tak, wtedy się fundamenty zmieniają, nie? My w ogóle oczekujemy od czegoś innego zawsze od siebie. Pięknie o tym pisze też autor książki Pięć języków miłości, nie wiem, Gosiu, czy pochyliłaś się. Bardzo, bardzo polecam. Tak. Bardzo. Jakimi językami miłości my mówimy? Ja, mój mąż mówi językiem afirmacji. Jak ja powiem mu, że on i takim językiem posługuje się w stosunku do mnie, a mój język miłości to jest język drobnych uczynków. Ja uwielbiam, jak mój mąż okazuje mi miłość, opróżniając mywarkę, albo odkurzając, albo myjąc nam toaletę. To jest dla mnie, jak on mi to zrobi, to ja czuję się kochana. A tak samo ja okazuję miłość. Czy nam? Ja gotuję, piekę, pokazuję, podsuwam pod nosek, głaskam, prasuję. To jest mój sposób, bo ja tak funkcjonuję. A mój mąż, jako ktoś, kto posługuje się językiem miłości, jako językiem afirmacji, on potrzebuje, żeby on powiedział, jak on jest piękny, jak on dobrze dzisiaj wygląda, ale wspaniale, ty dzisiaj tego pieska wyprowadziłeś. I jakby każdy potrzebuje czegoś innego. Jak my się siebie nauczymy, jak mamy tą świadomość, bardzo polecam, zapiszcie sobie 5 języków miłości. Jak się nauczymy się, nasza relacja naprawdę wskakuje na level dużo, 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 dużo wyższy. To jest coś niesamowitego. Ja widzę po nas. Ja też teraz mi też uświadamiasz, jak bardzo ja lubię, jak Daniel mi przyjdzie po prostu i weźmie i po prostu wbije ten gwóźdź w ścianę, gdzie już tak nikt mi gwoździa w ścianę nie wbijał i ja musiałam wbijać wszystkie gwoździe. Ja już jestem zmęczona wbijaniem wszystkich gwoździ, już sobie udowodniłam, że potrafię. Że mi zatankuje samochód, nie?
tak, ale on się śmieje, bo ma taką latarkę, czołówkę, nie? I jak on zakłada tą latarkę, czołówkę, to widzę, to jest jak z takich niemieckich pornoli, przepraszam, że tak powiem. Nie wiem, oglądałam. Chodzi taki gość w ogóle w tym, wow. Ja dopiero to zaczynam rozumieć, tą niemiecką czołówkę, nie? Mówię, dajmy, jest ta latarka z tą czołówką, nie? Bo jak on wkłada tę czołówkę, to ja sobie myślę, mój men. Tak, to zobacz, to prawdopodobnie jest tak. Lidia napisała, że to jest dziś o mnie, nikt nie rozumie, że jestem samotna w niby cudownym małżeństwie. Nawet to małżeństwo mogłoby być społecznie postrzegane jako cudowne, ale nie każde cudowne małżeństwo, moje też, nie każde cudowne małżeństwo jest dla ciebie cudowne. Nie, bo to jest o tym, kogoś mogłoby być cudowne. Więc puść i pozwól, żeby ktoś się w tym cudowności odnalazł. To nie jest twoja cudowność, tak bym powiedziała. Tak, to są tylko obrazy. To są tylko obrazy, naprawdę. I zawsze nadchodzą kryzysy i to właśnie, czy my chcemy właśnie kogoś pociągnąć za tą rękę, tak jak powiedziałaś, czy chcemy go za sobą też. To niekiedy wymaga wysiłku, to niekiedy długo trwa, ale też decyzji takiej, bo miłość też jest decyzją. To nie są tylko takie motylki w brzuchu i tam ptaszki, trelelej, sobie śpiewamy, spijamy z dzióbków. To też jest decyzja, że ja ciebie wybieram. Ja jako katoliczka, ja chcę z tobą iść przez życie. Ja będę cię ratować, ja będę ci podawać rękę. Ale to też nie zwalnia z odpowiedzialności tej drugiej osoby, że on też chce tę rękę złapać. Bo to jest tak jak z relacji z Bogiem, tak? Obrażamy się i wolimy sobie być sami, wtedy jesteśmy samotni. Nic trwałego nie pojawia się z dnia na dzień. My po prostu musimy też pracować nad tymi relacjami, żeby one później, wiesz, ja patrzę na takie czasami, jestem w kościele i patrzę na takie odnowienia ślubów, 50 lat. I sobie myślę, ja cię chramolę. Ale nie, czad. Myślisz, tam było zawsze różowo, a w życiu. Ja myślę, ja miałam różne fazy, już kończę, ale bo już myśmy już jesteśmy daleko. Już jest ta 20-10? Wiesz, ja sobie myślę jak tak o tych rocznicach, to kiedyś miałam tak, że najpierw podziwiałam, potem miałam takie, o Jezu, Jezu, Boże, wiesz, co tam się działo, nie? A teraz mam taki szacunek, nie? Że ludzie przetrwali kryzysy. Nieważne jak jest, nieważne jak było, nie? Jakby zdecydowali. Tak jak ty powiedziałaś ładnie dzisiaj, miłość jest decyzją też, nie? To też jest jakaś decyzja, żeby w tej relacji dalej być i te 50 lat my będziemy je podważać, że czy to fajnie, czy nie, czy oni przetrwali, czy musieli, czy nie musieli, ale ten wspólny czas, który się spędza razem, nie? Ta znajomość siebie, te podszepty, półsłówka, wspólne historie, trzy kropki, wielokropki, które rozumie tylko ta druga osoba, to jest też bogactwo, nie? To jest też naprawdę, to jest dużo. To jest dużo. To jest dużo. My możemy tak szukać, słuchajcie, w nieskończoność tego ideału, ale tak samo jak my nie jesteśmy ideałami. Ja nie jestem idealna. Ja wiem, każdy człowiek ma wiele twarzy. Też czasami lubię czytać komentarze o sobie i takie jest, one są pełne zachwytu i w ogóle, ale ja wiem, że ja mam za paznokciami. Co ja mam za... Ja wiem, ja mogę oszukać w książkach, mogę oszukać nawet teraz mówiąc, ale ja nie oszukam, jak na sobie patrzę w oczy. I jakby teraz starać się doścignąć to nigdy pewnie nie doścignę tego, jakby kim jestem w oczach moich czytelników oddanych, a kim, jak ja na siebie patrzę. Ale właśnie staram się patrzeć na siebie tak, jakby Bóg na mnie patrzył. I sobie już ściągasz dużo z pleców. Bo jak sobie myślę, że ja się mu podobam, że ja jestem dla niego piękna, że jestem dla niego cudem, że ja nie mam skazy, to ja nie muszę, wiesz, nie wiem, farbować sobie włosów co tydzień, robić tych paznokci. Lubię to, bo dla równowagi wszystko, ale kiedy, wiesz, taką akceptację przyjmiesz, że jestem jaka jestem, ten no make-up, dlatego ja tak tańczyłam, bo się tak, jak ta piosenka podobała, ten no make-up, takie właśnie, że jesteśmy tacy odarci z tych masek, jesteśmy najpiękniejsi. Piosenkę napisała tak moja przyjaciółka, właśnie też taka kobieta jak my, bo takich kobiet u nas jest bardzo dużo, napisała też do niej słowa, właśnie life no make-up, dziewczyny, czytam co piszecie, jesteście kochane, Ania, piękna lekcja, naprawdę piękne spotkanie, bardzo ci serdecznie dziękuję, trzymam za ciebie bardzo mocno kciuki, będę czytać cię i mieć cię z sobą. Mogę coś jeszcze powiedzieć na koniec o tobie. O tobie powiedzieć, bo wiesz co, ty tego nie pamiętasz, bo to była moja druga książka, Dziewczyna z warkoczami.
i napisałaś na swoim blogu o mnie parę słów, kim jest dziewczyna z warkoczami, że wszyscy ją kochają i to było o mnie. Tak, to byłam ja. I ja wtedy sobie pomyślałam, to było dla mnie takie ważne. Ojej, jak mi miło. Ona o mnie napisała. Umierać, nie? I dzisiaj ja z tobą rozmawiam. Zobacz, jakie to jest, życie jest takie piękne, jak w Forrestie Gump, tak? Że jest pudełko czekoladek, nie wiesz, co wyciągniesz, nie wiesz, na co trafisz. I to jest mój ukochany film, kocham go bardzo. A ja sobie myślę właśnie, o Jezu, jak ja dziękuję, że taką drogę przeszłam, że ja sobie mogę sięgać po taką Anię i ona mi nie odmówi i przyjdzie do mojego programu, że też to sobie wypracowałam przez lata, że sobie mogę sięgać po takich ludzi, takich, których tu spotykacie na kawce i że oni mi nie odmawiają w ogóle. I też sięgam i wyciągam czekoladkę. Tak, tak jest, bo właśnie nie jesteś na zero, tylko jesteś wyżej. Nie jesteś na tym poziomie. Ja jestem tylko dziennikarką, ja robię swoją robotę, zamykam komputer, rozmawiam i do widzenia, mam swoje życie. Nie, poświęcasz więcej, pochylasz się, zastanawiasz, myślisz, żyjesz tym, tak jak ja żyję pisaniem. I to jest może dlatego, że nie jestem dziennikarką, tylko psychologiem. No jesteś psychologiem, przepraszam cię. Nie, ale dziennikarką tak do końca nie jestem, chociaż tak, robię dziennikarkę. Tak, ale wiesz, jakby też mogłabyś być psychologiem, zamknąć komputer, zamknąć drzwi ze swojego gabinetu i jakby i to tylko tyle. A jednak robisz więcej, robisz kawki, robisz no make-up i tak dalej. I to jest właśnie to. Wychodźmy ponad poziom zero i będzie super. I to myślę. Najlepsza puenta. Jutro się widzimy z wspaniałym terapeutą. Będziemy rozmawiać, po co jest psychoterapia i dlaczego warto o tym pomyśleć w różnych momentach życia, więc jakie są szkoły terapeutyczne, jak wybrać dobrego terapeutę. Myślę, że to będzie bardzo fajna rozmowa. No, Ania zrobiła tutaj ten, jednak wyskoczyłaś nie ponad zero, ale ponad milion. Ale będziemy starać, żeby tutaj dobiec. Zapraszam Was na Ani Instagrama, na Ani social media, bloga, no książki. Liście, czytamy razem, będę się dzielić, będę czytać fragmenty. Wszystkiego dobrego, kochana, i ściskam cię mocno i pisz dla nas i z nami jak najwięcej. Z całego serca dziękuję. Trzymajcie się, was też kochamy, całujemy, pa, pa. Trzymajcie się, pa. Dziś